Rozdział trzynasty. Wstałem późno, zegarek pokazywał kwadrans po ósmej, ale i tak trudno mi było otrząsnąć się z resztek snu. Dopiero mocna kawa trochę postawiła mnie na nogi. Gubernator gdzieś poszedł. Zniknęły też czworonogi, więc piłem w milczeniu i starałem się uporządkować myśli. Trzeba przyznać, że nie do końca to się udawało, a może Anatol wcale nie jest księdzem. Rzucił wczoraj gubernator na leśnej ścieżce. Koloratka o niczym nie świadczy. Też mógłbyś ją sobie przypiąć. W duchu skląłem własną tempotę. Uważam się za doświadczonego detektywa, a tu ktoś inny podsuwa gotowe rozwiązanie. Po powrocie do domu natychmiast usiadłem przed komputerem. Na szczęście pamiętałem, co ksiądz Anatol opowiadał o sobie, gdy podwoziłem go do sztabina. W internetowej wyszukiwarce wpisywałem różne kombinacje: dworczysko około grójca, parafia dworczysko, kościół w dworczysku. Nie znaleziono, brak wskazań. Za każdym razem odpowiedź brzmiała identycznie. Miał pan rację, powiedziałem do gubernatora, który skrył się za chmurą dymu z kolejnego cygara. On nie jest księdzem. Pokiwał tylko głową. Mówią, że jak ktoś albo coś nie istnieje w gogle. To nie istnieje wcale. Kim więc jest naprawdę? Gorączkowałem się. Po co ta maskarada? Po co mu pistolet? Dyskutowaliśmy długo, snuliśmy różne domysły, ale sensownej konkluzji i tak zabrakło. Chociaż przypomniałem sobie pożegnanie w sztabinie. Co wtedy powiedział ksiądz Anatol? Powiedział, że może się jeszcze spotkamy. Starałem się teraz możliwie najbardziej wiernie odtworzyć przebieg tamtej rozmowy. Zapytałem, dlaczego tak myśli. A on na to, że może jest jasnowidzem. Mógł to być przypadek. Studził mnie gubernator. Chociaż wcale nie musiał. A tak, przy okazji. Sprawdź swoją pocztę. Może ten twój znajomy znów się odezwał? Pobiegłem do komputera. Jasnowic się nie odezwał, była natomiast korespondencja od Ileneusza, który przesłał mi nowy list od lota. Wytężyłem pamięci i przypomniałem sobie jeszcze o jednym zdarzeniu, gdy ukrywaliśmy się na kozim rynku przed obławą UB, pisał były partyzant. Jestem prawie pewny, że to wtedy, gdy z ponarem zakopywaliśmy skrzynię, zorientowaliśmy się, że ktoś nas obserwuje. Wyciągnęliśmy z krzaków jakiegoś oberwańca. Ponar już szykował kolta, żeby go rąbnąć, ale ja znalem tego człowieka. To był głupi Józio z Lipska. Tak go wszyscy nazywali. Cierpiał na jakąś manię religijną, od wczesnej wiosny do późnej jesieni włóczył się po bagnach. Postraszyliśmy go pistoletem i przegnaliśmy z koziego rynku. Wiedziałem, że jest niegroźny i nie poleci do bezpieki. To nie on sprowadził nam na karko bławę. Tego jestem pewny. Lot wyrażał natomiast inne przypuszczenie, które wcześniej, jak twierdził, nie przyszło mu do głowy. Pewnie się mylę, ale próbuje kojarzyć fakty. Skrzynię schowaliśmy z ponarem. On zginął, ja jej nie znalazłem, gdy parę lat później wróciłem na kozirynek. Może to już odkopał i zabrał. Takie rozumowanie wydawało się jak najbardziej logiczne. Ucieszyłem się, że wreszcie mam jakiś punkt zaczepienia, ale mina mi zrzedła, gdy przeczytałem list do końca. Lot nie pozostawiał wielkich złudzeń, mogło tak być, ale ten ślad nigdzie już chyba nikogo nie zaprowadzi. Z tego, co wiem, Józio, na nazwisko miał chyba Sztukowski, umarł pod koniec lat sześćdziesiątych. Pewnie nawet w Lipsku nikt go już nie pamięta. I co powinienem teraz zrobić? Zapytałem gubernatora, który zaglądał mi przez ramię i też przeczytał list. Jechać? Nie jechać. Rzuć, Pawle, monetę. Pojadę, postanowiłem. I tak nie mam nic do roboty. Wyjmujemy pluskwy z wehikułu. Czy zostają? Niech zostaną. Trzeba jakoś sprowokować jasnowidza i wywabić go z kryjówki. Zaparkowałem przy rynku. Historia Lipska nad Biebrzą. Z czego dumni są jego mieszkańcy, sięga 1580 roku, kiedy prawa miejskie nadał mu król Stefan Batory. Później bywało już różnie, raczej gorzej niż lepiej. Na znaczeniu miasteczko z żaglową łodzią w herbie zaczęło tracić od połowy XVI wieku. Nie wytrzymywało konkurencji z pobliskimi Grodnem i Augustowem. Po trzecim rozbiorze Polski znalazło się w Zaborze Pruskim, później było w Księstwie Warszawskim i w Królestwie Kongresowym. Po powstaniu styczniowym straciło miejskie przywileje, które odzyskało dopiero po przeszło stu latach. Dziejowe zawieruchy nie oszczędzały tych stron. Podczas pierwszej wojny światowej osada została poważnie zniszczona. Podczas następnej hitlerowcy rozstrzelali w lipcu 1943 roku. Pięćdziesiąt osób w odwecie za działalność podziemia. O tamtej tragedii przypomina pomnik z białego piaskowca. Kontrowersje może natomiast budzić obelisk na skrzyżowaniu ulic kościelnej i Stefana Batorego. Zamontowana na nim tablica informuje, że stąd zaczynał swój bojowy szlak major Henryk Dobrzański, Hubal. Rzeczywistość wyglądała nieco inaczej. We wrześniu 1939 roku po potyczkach z czerwonoarmistami w okolice Lipska dotarł 110. Rezerwowy Pułk Ułanów, którym dowodził podpułkownik Jerzy Dąbrowski, znany pod pseudonimem Łupaszka Weteran Walk z Bolszewikami na Wilenieszczyźnie w latach 1918-1920. Dobrzański był jego zastępcą, ale dopiero kilka dni później koło Kolna zignorował rozkazy i samowolnie utworzył swój oddział wdzielony Wojska Polskiego. Losy Hubala są dobrze znane, natomiast Dąbrowski z grupą podwładnych ukrywał się na nadbiebrzańskich bagnach i próbował prowadzić działania dywersyjne przeciw Rosjanom. Ścigany przez NKWD, poszukał schronienia na Litwie, gdzie trafił do obozu dla internowanych. Po zajęciu tego kraju przez Sowietów Upaszkę aresztowano i zamordowano w więzieniu w Mińsku. Oba pomniki odsłonięto w latach 70. Wtedy Lipski znów miał swoje pięć minut. Stąd pochodził generał Mirosław Milewski, minister spraw wewnętrznych i późniejszy sekretarz KCPZPR. Wzorem innych PRL-owskich dygnitarzy postanowił zatroszczyć się o rodzinną osadę. W szczerym polu błyskawicznie stanął zakład produkujący podzespoły do telewizorów, obok fabryka maszyn rolniczych. Wśród drewnianych chałup pojawiły się dwupiętrowe bloki. Nie zapomniano o nowoczesnej szkole, domu kultury, kinie i pełnowymiarowym basenie. Łatwo było o nieźle płatną pracę i mieszkanie, więc lip krusł jak na drożdżach. To już tylko historia. Miasteczko, chociaż zadbane sprawia smutne wrażenie. W opustoszałych i zrujnowanych zakładach harcują myszy, basen straszy spękanymi bryłami betonu, a woda pojawia się w nim tylko po ulewnych deszczach. Bezrobocie osiąga rekordowe wskaźniki, więc kto mógł, dawno wyjechał do Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Latem w senne życie miasteczka trochę ożywienia wnoszą turyści, którzy tu rozpoczynają spływy kajakowe po biebrzy. Ciągle jest ich jednak za mało, skoro nikt nie pokusił się o wybudowanie hotelu czy zajazdu, a popularna kiedyś restauracja Biebrzanka splajtowała z wielkim hukiem. Obszedłem rynek dookoła, chciałem wstąpić do Muzeum Regionalnego, ale było zamknięte na cztery spusty. Ciągle nie miałem pomysłu, jak rozpocząć poszukiwanie śladów głupiego Juzia. Gdyby to była niedziela. Poczekałbym pod kościołem aż skończy się kolejne nabożeństwo i zaczepiałbym co starszych spośród wiernych. Był jednak piątek, więc ten pomysł odpadał. Bez przekonania zajrzałem do baru o wdzięcznej nazwie Pyza. O tej porze świecił pustkami, zajęty był tylko jeden stolik, przy którym siedziało trzech panów w pochlapanych wapnem kombinezonach. Wszystkim już mocno kurzyło się z głów. Obrzucili mnie nieprzyjaznymi spojrzeniami, więc nie próbowałem konwersacji. Sąsiednie drzwi w partorowym pawilonie prowadziły do spożywczo-przemysłowego sklepu Miś. Tutaj też nie było tłoku. Młodej dziewczynie przy kasie próbowałem wytłumaczyć, że poszukuję ludzi, którzy pamiętają Lipsk z lat czterdziestych poprzedniego wieku, a zwłaszcza jego ówczesnych mieszkańców. Niestety, nie mogę panu pomóc, bezradnie wzruszyła ramionami. Trafiłam tu przypadkowo kilka lat temu i do dzisiaj żałuję. Chyba trzeba spakować manatki i ruszać gdzie indziej. Byłem już przy drzwiach, gdy ekspedientka zawołała: Niech pan poczeka. Odwróciłem głowę. Niech pan poczeka, mówiła dziewczyna. Zapytam szefową. Ona też jest za młoda, żeby pamiętać tamte czasy, ale jej rodzina od pokoleń mieszka w Lipsku. Sprzedawczyni zostawiła mnie przy kasie i zniknęła na zapleczu. Po chwili pojawiła się w towarzystwie niewysokiej, sympatycznej kobiety. Nazywam się Paweł Daniec. Jestem historykiem, pracuję w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Starałem się dobrze wypaść w trakcie tej prezentacji, bo ubrany byłem raczej na luzie i nie wyglądałem na poważnego urzędnika ze stolicy. Teresa Kozłowska wyciągnęła do mnie rękę, właścicielka Misia. Skoro pan nie jest z Sanepidu czy Urzędu Skarbowego, nie musi być tak poważny, zażartowała. Z Ministerstwem Kultury i Sztuki do tej pory nie miałam do czynienia. W czym mogłabym pomóc? Wyjaśniłem, bez wdawania się w szczegóły, że szukam śladów głupiego Józia. Z tego, co wiem, dodałem, była to kiedyś barwna postać, dobrze znana w Lipsku. Może i tak zastanawiała się kobieta. Tylko to tak dawno. To jakby pytałby pan o króla Stefana Batorego. Pewnie wiedziałby coś mój wujek, ale on umarł pół roku temu. Pani pochodzi z Lipska, nie rezygnowałem. Może przyjdą pani do głowy jakieś inne nazwiska? Proszę chwilę zaczekać. Spróbuję podzwonić. Właścicielka Misia zostawiła mnie przy stoisku z gazetami. Wziąłem do ręki i od niechcenia przewertowałem jakiś regionalny dziennik. Z niesmakiem odłożyłem go na półkę. Polityka w prowincjonalnym wydaniu, pocypana pieprzem sensacji, tworzyła wyjątkowo niestrawną mieszankę. Ktoś to jednak kupuje, a książek nie kupują. Nawet nie zauważyłem, że głośno wyraziłem swoje myśli. Nie do końca ma pan rację, bo książki też czasem kupują, chociaż coraz rzadziej. Dopiero teraz zorientowałem się, że za mną stoi właścicielka misia. Tyle udało mi się ustalić. Tutaj, podała mi kartkę. Są dwa nazwiska i adresy. Może któraś z tych osób pamięta głupiego Józia, jak go pan nazywa. A w przyszłości zapraszam do mojego sklepu na zakupy. Podziękowałem i wyszedłem na zalaną słońcem ulicę. Przed mi się stało trzech nastolatków. Gryźli słonecznikowe pestki, a łupiny wypluwali na chodnik. Wyglądali na mocno znudzonych. Ale wyraźnie ożywili się na widok nadjeżdżającego samochodu. Lśniący nowością grafitowy Jeep Wrangler z przyciemnionymi szybami zaparkował pomiędzy przeżartym, rdzą Uno i niewiele lepiej wyglądającym Golfem. Niektórym dobrze się powodzi. Taka fura kosztuje ze 180 tysięcy albo więcej, z zazdrością skomentował jeden z młodzieńców. Warszawiak na tablice rejestracyjne spojrzał jego kolega. Pewnie jakiś dyrektor albo prezes. Tacy nic nie robią, a i tak śpią na forsie. Trzeci się nie odzywał i nadal żółpestki. Zamierzałem iść do zaparkowanego kilkadziesiąt metrów dalej wehikułu, gdy młodzieńcy wybuchnęli głośnym śmiechem. Machinalnie odwróciłem głowę. A co to za dureń? prawie wykrzyknął jeden z amatorów słonecznika. W dżipie właśnie otworzyły się drzwi po lewej stronie. Kierowca jednak nie wysiadł od razu. Najpierw wysunął na zewnątrz i rozłożył tęczowy parasol. Dopiero pod takim baldachimem ośmielił się wyjść na ulicę. Profesor Bonaventura tradycyjnie ubrany był w krótkie portki i klapki, ale dodatkowo miał przewieszoną na szyi wielką lornetkę. Udał, że nie słyszał komentarzy młodzieńców i dostojnym krokiem zmierzał do sklepu. Panie profesorze, zawołałem. Co za spotkanie! Trochę przekrzywił parasol i spojrzał uważnie. Chociaż widzieliśmy się wczoraj wieczorem, chyba nie od razu mnie poznał. A, nasz sławny detektyw, wyciągnął rękę na powitanie. Co pana sprowadziło do Lipska? Tutaj jest ten skarb. Odparłem wymijająco, że wybrałem się na przejażdżkę po okolicy. Ma pan fajny auto? Zmieniłem temat. Wczoraj nie widziałem go, gdy byłem u pani Basi. Jeep stał w garażu. Wyjaśnił. Kupiłem go dwa tygodnie temu. Jak dotąd spisuje się doskonale, chociaż pali jak smok, a benzyną coraz droższa. Cóż, nieźle zarabiam, więc czasem trzeba sobie pozwolić na jakieś słabostki. A co pana sprowadza do Lipska? Teraz ja zadawałem pytania. Biebrzański Park Narodowy poklepał się po dyndającej na piersi lornetce. Kupię w sklepie coś do jedzenia i do picia i jadę nad biebrze. Chcę zobaczyć łosia. Wyraziłem wprawdzie wątpliwość, czy łosie w południe spacerują po nadrzecznych bagnach, ale rozstaliśmy się przyjaźnie. Wehikułem podniechałem potokolony bujną winoroślą dom przy ulicy Saperów. Powitało mnie głośne ujadanie czarnego kundelka. Po chwili na schodach pojawiła się przepasana kuchennym fartuchem tęgawa kobieta. Szukam pana Henryka Topolskiego. Z trudem udało mi się przekrzyczeć psiejazgot. Mam nadzieję, że dobrze trafiłem. Pokiwała głową. Trafił pan dobrze, ale dziadek jest w złym humorze. Rano chciał we mnie rzucić doniczką. Nie wiem, czy będzie chciał rozmawiać. Aż taki raptus. Znów naoglądał się telewizji i teraz klnie na polityków. Że oszukują, że kradną że emerytury za małe i że za komuny ludziom żyło się lepiej. Może i tak, ale ja tego za bardzo nie pamiętam. Kobieta zdołała wreszcie uciszyć hałaśliwego czworonoga. Niech pan wchodzi. Spróbujemy, może już mu przeszły te fochy. Wprowadziła mnie do środka i delikatnie zapukała do drzwi po lewej stronie wyłożonego boazerią korytarza. Dziadku, pan do ciebie przyjechał. Chcę porozmawiać. Nie będę rozmawiać. Nie mam czasu. W odpowiedzi rozległ się tubalny głos. Przecież wiem, nie ustępowała kobieta, że masz czas. Drzwi otworzyły się z rozmachem. Wychudzony osiemdziesięcioparolatek o poranej z marszczkami twarzy i z resztką włosów na głowie zlustrował mnie groźnym spojrzeniem. Z daleka przyjechał, czego chce, najwyraźniej miał zwyczaj zwracania się do rozmówców w trzeciej osobie. Z Warszawy. Chcę porozmawiać. A dokumenty jakieś ma? Bo może złodziej albo oszust? Pokazałem mu ministerialną legitymację. Wzrok miał chyba jeszcze niezły, bo obejrzał ją bez okularów. Na kulturze to ja się nie znam. Księgowym byłem w geysie. Ale niech wejdzie burknął niezbyt zachęcająco. A ty do kuchni i zrób nam po kawie, polecił wnuczce. Przecież kawa dziadkowi szkodzi. Zamilcz, babo, bo znów wezmę doniczkę. Marsz do kuchni. Ma być tak, jak powiedziałem. To polski rozsiadł się w fotelu z podniszczoną tapicerką. Mnie wskazał stojące przy stole krzesło. Niech gada, ale krótko zażądał. Wystarczy, że w telewizorze ciągle leją wodę. Zaledwie więc w kilku zdaniach opowiedziałem mu o wydarzeniach z lipca 1946 roku. A potem partyzantów rozbiła bezpieka. Urwałem. Bo starzyc spojrzał na mnie groźnym wzrokiem. Twarz mu poczerwieniała, wyglądało, że za chwilę poderwie się z fotela. Jakich partyzantów? Co mi tu za głupstwa wygaduje? Wysapał ze złością. Partyzanci to byli za Niemca. Po wojnie byli bandyci. Robić się im nie chciało, to włóczyli się po lasach. Ich tylko bimber interesował i słonina na zagrychę. Wiem, co mówię. Przez dwadzieścia lat byłem w Lipsku komendantem Mormo. Prenumerowałem taką gazetę, nazywała się W Służbie Narodu. Może o niej słyszał? Mam w szafie jeszcze kilka roczników. Tam pisali prawdę o tych wszystkich bandziorach. Wolałem nie wdawać się w historyczne spory, bo wspomniana wcześniej Doniczka stała w zasięgu ręki gospodarza. W milczeniu wysłuchałem więc dalszego ciągu tyrady. rady. Mówią. Że ormowcy to donosiciele i pachołki komuny. A my milicji i porządku pomagaliśmy pilnować. Żeby chuligaństwa nie było, żeby nie było złodziejstwa jak dzisiaj. Przerwał, gdy wnuczka wniosła filiżanki z kawą. Odczekał, aż wyjdzie i zamknie za sobą drzwi. Przydałoby się coś mocniejszego, westchnął. Miałem zabunkrowaną flaszkę, ale ta wiedźma znalazła i zamknęła pod klucz. Mówi. Że lekarze zabraniają mi pić? No, zabraniają, ale co oni tam wiedzą? Jakbym ich słuchał, to dawno wąchałbym kwiatki od spodu. Starałem się sprowadzić rozmowę na właściwe tory. Z tego, co wiem, mieszkał kiedyś w Lipsku Józef Sztukowski. Nazywali go głupim Józiem. Pan go znał, pamięta pan. Pewnie już z pół wieku, jak Józio na cmentarzu, odparł bez namysłu. Pewnie. Że znałem, wszyscy znali. A tak po prawdzie, to on nie od zawsze był wariatem. W młodości nawet do sutanny się przymierzał. Nie bardzo rozumiem. Chciał być księdzem? A jakżeby inaczej? Po polsku chyba mówię znów zirytował się to Polski. Ze dwa albo trzy lata przed wojną rodzice posłali Józia do seminarium w Łomży. Puszyli się na całą okolicę, że księdza będą mieli w rodzie. Tylko, że Juziowi coś pokićkało się w głowie i z seminarium pognali go precz. Wrócił do Lipska. Chodził z takim wielkim krzyżem i mówił, że nawraca grzeszników. Za okupacji to nawet żandarmi przymknęli go na parę dni, ale zobaczyli, że wariat i puścili wolno. Co było później? Rodzice Juzia poumierali jeszcze we wojnę. Gospodarkę, a było tego z piętnaście hektarów, przejął starszy brat. Nie patyczkował się z przygłupem, powiedział, że nie będzie karmił darmo zjada i wyrzucił z chałupy. Od tej pory Józio włóczył się po lasach i po bagnach. Budował szałasy, kopał ziemianki albo mieszkał w toczkach, widząc, że nie rozumiem, wyjaśnił, no, w tych bunkrach, co Ruscy pobudowali na początku wojny. Pełno ich dookoła Lipska. Pewnie widział je po drodze. I tak od wczesnej wiosny do późnej jesieni. U nas ludzie dobrzy, to na zimę zawsze ktoś go przegarnął, dał kąt do spania i miskę jedzenia. Podziękowałem za kawę i chciałem pożegnać się z topolskim. Najwyraźniej jednak obudziłem w nim ciekawość A co Jó miał wspólnego z tym bandyckim skarbem? Może nic, a może sporo sam nie znałem odpowiedzi na to pytanie. Na pewno widział, jak go zakopywano. Mógł później wrócić i zabrać. Mógł tak zrobić. Zgodził się to Polski, ale to tyle lat już minęło. Nie warto sobie zawracać głowy. Drugi z adresów, które dostałem od właścicielki misia, zaprowadził mnie na rogatki Lipska. Niewielki, drewniany domek stał przy wylotówce w kierunku Sztabina. Przywitała mnie podpierająca się laską siwowłosa Staruszka. Poczęstowała wiśniowym kompotem, żałowała, że nie ma żadnego ciasta. Z domu prawie nie wychodzę, tyle co w niedzielę do kościoła. Nikt mnie nie odwiedza, nie ma do kogo ust otworzyć, narzekała. Ona również dobrze pamiętała Józia. W zasadzie potwierdziła to wszystko, co mówił to Polski. Dorzuciła jednak i nowy wątek. Po tym, jak brat wygnał go z chałupy, już śmiertelnie obraził się na całą swoją rodzinę. Nazywał ich, nie wiem dlaczego, psyczami i odgrażał się, że z nimi wszystkimi zrobi porządek. Teraz już nie chodził z krzyżem, tylko z nożami. Sam te noże robił i ostrzył. Niebezpieczny nie był, nikomu krzywdy nie zrobił, ale dzieciaki uciekały na jego widok. A jak umarł? Tego tak dokładnie to nikt nie wie. Kobiety poszły na żurawiny i znalazły na bagnach szkielet. Teraz on już nie ma nawet mogiły, bo proboszcz robił porządki na cmentarzu i polikwidował zaniedbane groby. Miałem jeszcze tylko jedno pytanie. U kogo Józio zatrzymywał się na zimę? Kobieta zastanawiała się chwilę. Różnie się zdarzało, ale przeważnie na kolonii, u Pawła. Zaraz po wojnie to był sołtys Lipska. Jak Paweł umarł? To Juzia zabierał do domu Jan, jego syn. Też od dawna nie żyje. Siedlisko jeszcze stoi, ale nikt tam nie mieszka. Pewnie jednak został ktoś z rodziny? Zostać. To zostali, chociaż trochę porozrzucało ich po świecie. Zaraz, zaraz. No tak, przecież wnukiem Pawła jest. Ku swemu zaskoczeniu usłyszałem nieźle mi znane nazwisko. Staruszka uprzedziła mnie, że zabudowania są widoczne z szosy do Augustowa, ale dojechać trzeba z innej strony. Po drodze zatrzymałem się przy jednej stoczek, o których wspominał to Polski. Zbudowany na niewielkim wzgórzu o dołami strzelniczych otworów groźnie spozierał na okolice. Do środka, chociaż chciałem zajrzeć z ciekawości, wejść się nie dało, bo bunki rod posadzki po strop zapełniony był stertami śmieci. Nigdzie nie musiałem się spieszyć, więc wygodnie rozłożyłem się na trawie i próbowałem przypomnieć sobie, co czytałem o linii Mołotowa, w środku której właśnie się znalazłem. Nie za wiele, bo literatura na ten temat, przynajmniej krajowa, jest ciągle skąpa. Pod koniec września 1939 roku została wytyczona granica sowiecko-niemiecka, ostatecznie sankcjonująca kolejny rozbiór polski. Ze strony Hitlera i Stalina padały deklaracje o współpracy i przyjaźni, ale obaj dyktatorzy zdawali sobie sprawę, że w przyszłości konflikt zbrojny będzie nieunikniony. Na Kremlu zapadła decyzja, aby stworzyć gigantyczny ciąg fortyfikacji od połangi nad Bałtykiem do przemyśla. Przygraniczny Lipsk włączony został do grodzieńskiego rejonu umocnionego. Prace ruszyły w lecie 1940 roku. Kierowano do nich żołnierzy z tzw. strój batalionów, gdzie wcielano głównie osoby niepewne politycznie, pod przymusem angażowano też miejscową ludność. Toczki Długowriemiennaja Ogniewaja Toczka, czyli Długoczasowy Punkt Ogniowy, były masywnymi bunkrami ze śluzą zabezpieczającą przed atakiem gazowym, studnią, własnym zasilaniem w energię elektryczną, wysuwanym peryskopem i specjalnymi tubami. Które dowódcy ułatwiały porozumiewanie się z żołnierzami. W Schrony wyposażano w armatki przeciwpancerne i broń maszynową. Najwyraźniej wygodnie leżało się na trawie, skoro z linii mołotowa powędrowałem w objęcia morfeusza. Halo, halo. Jest tam kto, usłyszałem. Przecierając oczy, wyjrzałem z zasięgających mi powyżej pasa łopianów i piołunów. Koło wehikułu stał starszy mężczyzna z rowerem. Na głowie miał fantazyjnie przekrzywioną baseballową czapeczkę. Ubioru dopełniały koszula w wyjątkowo jaskrawych barwach i zdecydowanie przykrótkie spodnie, nie sięgające nawet do kostek. Jestem, podniosłem się na nogi. Coś się stało? Ognia może ma?, zapytał. Zakurzyć się chce, a zapalniczkę cholera wzięła. Nową miał w sklepie kupić, ale zapomniał. Toma, czy nie ma? Chciałem odpowiedzieć że nie palę, ale przypomniałem sobie o elektrycznej zapalniczce na wyposażeniu wehikułu. Zaraz coś poradzimy, pocieszyłem spragnionego nikotyny nałogowca. Mężczyzna o przydrożne drzewo oparł rower, z którego kierownicy zwisały dwie torby z zakupami. Ozowski niewyraźnie wymamrotał nazwisko i podał mi rękę. Z lubością zaciągnął się papierosem. Odmówiłem po częstunku, ale pokazał mi paczkę. Ruskie jak ta toczka. Uśmiechnął się, demonstrując spore łuki w uzębieniu. Sklepowych u nas nikt nie pali, bo za drogie. U przemytników o połowę taniej. Chciałem wsiąść do samochodu, ale mój nowy znajomy wyraźnie nabrał ochoty na pogawędkę. Takiej maszyny. Postukał w maskę wehikułu, to ja jeszcze nie widział. A już ponad siedemdziesiąt roków po tym świecie chodzę. Musi być dobry samochód. Wielki jak traktor, to pewnie tak samo silny. Pokiwałem głową, że dobry, a mężczyzna wypuścił z płuc kolejny kłąb dymu. Z daleka przyjechał? Bunkrami się interesuje? Takich to u nas z pięćdziesiąt stoi. Wejść się nie da, bo wszędzie chłopy śmietniki porobili. Po co wywozić na wysypisko i płacić? Do toczki bliżej i za darmo, przekonywał. Przecież teru ruiny nikomu się nie przydadzą. Niepotrzebnie wdawałem się w dyskusję, ale odezwała się we mnie dusza historyka. Tłumaczyłem mojemu rozmówcy, że w wielu regionach Polski dawne bunkry stanowią atrakcję, która przyciąga turystów z kraju i z zagranicy. Tak jest z Wilczym szańcem, tak jest z międzyrzeckim rejonem umocnionym. Człowiek w baseballówce w zamyśleniu popatrzył na żelbetonowe ściany. Niech jeszcze da ognia, to zakurzę na zapas, poprosił. Może i ma rację. U nas też, będzie parę lat temu, burmistrz gadał, że z toczkami trzeba zrobić porządek. Znaczy się zastępca, bo burmistrzem jest baba. Nic z tego nie wyszło. Pewnie gmina nie miała pieniędzy. A zastępce pogonili, bo gorzałkę pił w robocie. Gadulstwo pana Owskiego wydawało się nie mieć końca. Dowiedziałem się więc, że mieszka w pobliskiej Kurjance, że był rolnikiem. Ale już od dawna jest na emeryturze, która z trudem wystarcza mu na jedzenie, ubranie i papierosy. Niech spojrzy na mój rower. On jeszcze gierka pamięta, a nowego nie mam za co kupić. Narzekał przez kolejnych kilka minut. Później wrócił do tematu bunkrów. Ja we wojny rodzone, ale tamtych czasów nie pamiętam. Tyle, co od ojca słyszał. Na nic te toczki bolszewikom się nie zdali. Niemcy zaatakowali rankiem w niedzielę. Ruscy popici byli jak wieprze, nie próbowali się bronić, tylko uciekali, gdzie pieprz rośnie, albo zdawali się w nibole. A jak front poszedł, to tylko nieszczęścia z tymi bunkrami były. Pazerne ludziska chodzili i szukali, co im w chałupie może się przydać. Niejeden wlazł na minę i pofrunął do świętego Piotra, albo nogi potracił. Odetchnąłem sługą gdy gadatliwy jegomość wyciągnął rękę na pożegnanie. Niestety na koniec chyba sam diabeł mnie podkusił. A słyszał pan o głupim Józiu? W kilku zdaniach wyjaśniłem, kogo mam na myśli. Sprowokowałem kolejną opowieść. Nie tylko słyszałem. Znałem Józia, bo wszyscy go tutaj znali. On wcale nie był taki głupi, na jakiego wyglądał. Wreszcie się rozstaliśmy i mogłem wsiąść do wehikułu. Zatrzymałem się na zarośniętym chwastami podwórzu, przechodzącym bezpośrednio w równie zapuszczoną łąkę. Żaby rechotały w mulistej sadzawce, która kiedyś pewnie była stawem. Brzozy otaczały drewniany dom przykryty pordzewiałą blachą. Okna były zabite deskami, na drzwiach wisiała kłódka. Przez chwilę zastanawiałem się, czy nie spróbować jej otworzyć. W promieniu przynajmniej pół kilometra nie było żadnych innych zabudowań. Więc nikt nie zauważyłby moich manewrów. Nie będę się włamywać, skarciłem siebie w duchu i sięgnąłem po komórkę. Przypomniałem sobie, co staruszka mówiła o wnuku byłego sołtysa Lipska. Wybrałem numer. Połączenie nie może być zrealizowane, usłyszałem komunikat. Gubernator czekał na mnie z obiadem. Pałaszowałem młode ziemniaki ze skwarkami, zapijałem siadłym mlekiem. Opowiedziałem o pobycie w Lipsku i mówisz, że on jest wnukiem tego Sołtysa. Pod latarnią zawsze najciemniej, śmiał się gubernator. Spróbuj zadzwonić jeszcze raz. Spróbowałem, ale z takim samym skutkiem jak poprzednio.